cały czas w posiadaniu piłki zawodnicy Warriors. Tyle, że teraz już z narożnika boiska zamieszanie w polu karnym. Sytuacja jeszcze nie była wyjaśniona. Pierwsza próba zablokowana, ale jest drugie uderzenie. No i to spotkanie zaczyna się dobrze dla ekipy Warriors. Jest 1-0. W prolidze granie na 0 z tyłu to nie jest wcale rzecz taka prosta, to nie jest rzecz oczywista. Niewielkie boisko, 50 minut. Zawsze jakiś błąd może się po prostu wydarzyć. Teraz był komunikat bramkarza, ale nieporozumienie z obrońcą. No i w ten sposób pada druga bramka dla zespołu Warriors. Bardzo dobrze jak na razie układa się dla nich to spotkanie. Zagrać kolejną, trzecią połowę na 0 z tyłu drużynie w czerwono-czarnych trykotach, to byłoby coś, a można oczywiście też kontynuować akcję w ofensywie, można na tym się skupiać, nie tylko bronić dostępu. Bez kalkulowania, bez zastanawiania się wyraźnie za linię boczną. No i kontroldek już wznowili zagranie w pole karne, tam piłki nie udało się opanować. Jeszcze strzał z dystansu, jeszcze dobitka i Słupek w tej sytuacji uratował. I po tym, co się działo we wtorek, dzisiaj już druga kolejka. Teraz walka o piłkę, udało się wypracować miejsce do oddania strzału, interwencja bramkarza, ale jeszcze dobitka. Jest gol na 3-0, poszedł tutaj do końca Mateusz Nowak w tej sytuacji. No i jest już pozostającego tutaj jako jedyny gracz w formacji defensywnej na własnej połowie, przed własnym polem karnym, długimi fragmentami Tomasza Trebendy. Wstrzelenie piłki niebezpieczne w pole karne, jest gol kontaktowy, chociaż przez dużą część tej pierwszej połowy nic tego nie zapowiadało, niewiele na to wskazywało. Nowe okopnięciem za linii bocznej zawodnicy, kontroldek był tam pociągany za ramię w pierwszej kolejce. Teraz przed szansą na ważne trafienie z rzutu karnego, ale ta piłka zatrzymuje się na poprzeczce, jeszcze musi uważać bramkarz, jeszcze ta sytuacja. Rozgrywają futbolówkę defensorzy drużyny kontrolteku, uderzenie z dystansu, no i ta piłka zatrzymała się na spojeniu Słupka z poprzeczką. Naprawdę z orkiestrą próbowali za swoje pokazywanie się do gry, za swoją ochotę zasługuje na trafienie w tym meczu Trebenda, ale dobra interwencja bramkarza, odpowiedniego dogrania piłki na lewą stronę. Drużyna kontroltek przedzierał się konkretnie grający z numerem 4 Marcin Palican, odbił się od przeciwnika, nie było mowy o faulu, za to jest akcja drużyny Warriors, walka o czwartego gola w tym meczu, rozegranie futbolówki do lewej strony, strzał, który przynosi to trafienie numer 4 w tym meczu. Na własnej połowie zawodnicy kontroltek, niedokładność, odzyskują Warriors. Oni wiedzą, że każdy kolejny taki błąd w ich rywali może przynieść trafienie w końcówce tego spotkania. Precyzyjne dogranie, spokojna finalizacja, to była formalność, gol na 5-1. Mocne strzelenie piłki w pole karne przed momentem, wybroniła się drużyna Warriors. No i to jest bardzo dobre wyjście z akcją, błąd bramkarza, pusta bramka i oczywiście spokojne wykończenie tej akcji, gol na 6-1. Cieszy się w tej sytuacji Dominik Sobański. W ramach drugiej kolejki trzeciej ligi, jeden mecz w ramach drugiej kolejki pierwszej ligi, nie było tutaj faulu na zawodniku drużyny kontroltek, strzał z dystansu i poprzeczka po raz trzeci w tym meczu. Thank you.